Będziemy próbować namówić państwa na spacer dwunastokrokowy. Nie jest to spacer z górki, nie jest to też delikatna przebieżka, jest to poważny pielgrzymi trud. Cel tej pielgrzymki jest naprawdę piękny, bo celem jesteś ty, drugi słuchacz. Cała ta droga prowadzi nas w świetle Ducha Świętego do siebie samego. Czyli cel mamy już wytyczony. Tym celem jest spotkanie z samym sobą i. Nie będzie to wcale takie proste, jak mi się wydawało, kiedy rozpoczynałem spotkanie z programem Wreszcie Żyć, czyli 12 kroków do pełni życia. Jacku, ty na 12 kroków to natrafiłeś już dobrą dychę temu, 11 może nawet lat temu. Kto no, ci o tym powiedział w programie? No, no tak. Ja akurat miałem taką sytuację, że mając doświadczenie uzależnienia, trafiłem. Wreszcie po mhm. długim czasie borykania się z tymże doświadczeniem na terapię. I miałem to, może z dzisiejszego punktu widzenia, powiedzieć szczęście, że trafiłem na terapię, która była jeszcze wtedy, były takie terapie prowadzone w oparciu o program 12 kroków, a szczególnie o kroki 1-3. Mhm. Także mogę powiedzieć, że z tym, że programem, z jego Wydaniem takim terapeutycznym, ale też i wydaniem właśnie wspólnotowym, jakim jest e, rzeczywisty program 12 kroków, taki, jak go stosują anonimowi alkoholicy, e, trafiłem właśnie w, w rozpoczęciu swojego procesu terapeutycznego. Na, w trakcie trwania tej mojej terapii w szpitalu, e, w którym byłem w Gnieźnie, e, spotykali się właśnie e, anonimowi alkoholicy na mitingach, na których uczestniczyłem, i tam poznałem program. Było Pro... to rzeczywiście uh -huh. blisko 12 lat temu. 12 lat temu, 12 kroków. Kiedyś było takie powiedzenie: co rok to krok, ale to, to <śm> chyba nie, nie w ten sposób działa. Ważne powiedzieć na początku y, dla tych, którzy boją się, że. Nie mają siłaż na 12, że y, tak naprawdę każda podróż, nawet y, najdłuższa, zawsze rozpoczyna się od pierwszego. Więc nawet jeśli Państwo nie usłyszą nas jutro, pojutrze, po, pojutrze i za tydzień, y, to dobrze jest y, przyjrzeć się temu pierwszemu krokowi, który. No jest w jakimś sensie fundamentem w ogóle uwierzenia, że po, potrzebuje się gdzieś ruszać. Bo może komuś jest dobrze w Egipcie i zasiedział się i, i, i ciepło, a i, i, i jeść co jest, i, jeść co jest, czosnek zawsze dadzą. Tymczasem ten pierwszy krok wydaje się być zaprzeczeniem wszystkiego, co uważamy za samo zaradność, za, za samostanowienie zaprzeczeniem wolności w jakimś sensie, o oczywiście źle pojmowany. Myślę sobie, że jeszcze bym e, chciał, gdybyś pozwolił powiedzieć parę słów tak ogólnie na temat e, programu, szczególnie tego wydania, które właśnie przed sobą masz i kartki przekładasz, mhm. czyli cytowanego wcześniej e, 12 kroków ku pełni życia. 12 kroków można powiedzieć dla chrześcijan, czyli mhm. program 12 kroków zaczerpnięty z wydania e, e, niemieckiego, przez księdza profesora Romualda Jaworskiego przetłumaczony i wprowadzony w diecezji płockiej. Mhm. Tam został pilotażowy program w seminarium przeprowadzony i od 2004 roku pomału, pomału zaczyna znajdować swoje miejsce również w innych Dopytam, miejscach. Pytam, jeśli mhm. mogę. W seminarium przeprowadzone, czyli mówisz, że klerycy mhm. danego seminarium prze, przerobili ten program. Znaczy przeszli ten warsztat. Przeszli ten warsztat. Ponieważ ten podręcznik jest warsztatem, mhm. jest, jest propozycją zapoznania się z programem w takim dość krótkim okresie, mniej więcej roku, mhm. bo program to jest program do stosowania przez całe życie, więc trudno mówić o tym, że przerobili program, raczej mhm. e, przebyli warsztat, prawda? Warsztat, czyli... który jest, pozwolił Lepiej dogłębniej przyswoić ideę programu. Z słowem zdobyli narzędzie. Tak, mhm. zdobyli narzędzie. Ten program, który właściwie jest drogą, jedyną skuteczną, znaną drogą wychodzenia z nałogu dla Wszystkich właściwie możliwych rodzajów uzależnień oraz dla uzależnienia od grzechu również, chociaż może już zbytnio uogólniłem, tak? bo, bo, bo są sakramenty, i nie jest to jedyna droga. Można wychodzić przez sakramenty. Natomiast przeważnie. ze Tak, ze zniewoleń przeważnie nie jest kojarzony z żadną religią, wręcz zaznacza się to na mityngach poszczególnych wspólnot. Że nie jesteśmy związani z żadnym wyznaniem, sektą ani instytucją. Tu to jest prawda. inaczej. To prawda. Tu jest inaczej. Program 12 Kroków dla chrześcijan wreszcie żyć jest oparty w sposób zdecydowany na piśmie świętym. W większości są to fragmenty cytatów z listu Świętego Pawła, ale są też listy Świętego Jana. Są też y, cytaty z dziejów apostolskich, no i z mniejszości, to prawda, ale też jeszcze z ksiąg prorockich, no, a nawet z ksiąg Starego Testamentu. Będziemy się tym wszystkim słowom przysłuchiwać. Może nie wszystkim, ale wielu z nich, bo tak mamy nadzieję głęboką, że eter nie jest złym miejscem, żeby rzucić przynętę. Mówię brzydko oczywiście, nie chodzi o to, żeby kogoś tu łapać na haczyk, bo to nie o haczyki tutaj chodzi. Proponujemy pewien rodzaj sprawdzonej, także przez nas, drogi wyjścia z własnych niemocy. Ten program mówi o tym, że wreszcie żyć, a zaczyna się od tego, że jesteśmy zupełnie bezsilni.